Nagrywam kolejnego urbexa. Tym razem wlazłem do biurowca tutaj na terenie Zastalu. Ktoś tutaj widzę, że kolekcjonował podkładki do piw i są takie właśnie historyczne piwa jak 10,5, jak EB. Tutaj jakie opisy. Wszystko już poblaknięte, pożółknięte. I tutaj muzyków mamy, o, Brock and Roll, mamy tego Phila Collinsa, tutaj mamy Stinga, mamy Tina Turner, tutaj mamy Jana Heweliusza, także ktoś sobie zbierał podkładki do piw. Tam mamy jakiś profilaktyka jakości, Zastal wagony. No i tam jest taki długi korytarz, z którego przylazłem. I tutaj poszczególne biura, ale one są puste. Tutaj jest jakieś przejście, było nie, to jest na stałe zabite. Zaraz, bo muszę zejść jeszcze na sam dół pokazać, a później pójdę na dach, ponieważ na dachu jest najciekawsza rzecz. Tylko tu są dwie klatki schodowe. To zaraz, nie, trzy nawet, bo tam była jedna. Tutaj, o proszę, były te... coś było poprzyklejane chyba na te płytki. Widzę, tu są płytki i tutaj pozostałości jakiegoś kleju. Coś tu było naklejone, tylko nie wiem co. Najpierw myślałem, że to poskuwane, tak? No i jeszcze taki jest... Wystraszyłem się kilka razy, ponieważ u góry nie zamknąłem okna i to okno trzaska. I myślałem, kurde, aż mi serducho do gardła podchodziło, myślałem, że ktoś tutaj wlazł za mną i będzie przypał, ale na szczęście jestem sam. Już się upewniłem, że na pewno jestem sam. No i tutaj mamy takie pomieszczenia. Tutaj urzędnicy mieli taki fajny widok z okna na te, jak to się nazywa, energetyczne takie wysięgniki. A tam gdzieś gra perkusja, czyli jakiś zespół ma próbę koncertową. A to zamknę, żeby te okno nie kusiło, chociaż trochę. Żeby to było pozamykane. Dobra. I teraz idę poszukać piwniczki jakiejś fajnej. Mam nadzieję, że piwniczka będzie, bo piwnice są bardzo ciekawe w takich rozległych budynkach. No tutaj widzę, już jakaś jest tablica ogłoszeń, jakieś fotele pozostawiane. Wejście główne. Zaraz się okaże, czy może być też, jak dla mnie, wyjście jednorazowe, bo jest zamek. O, proszę, mogę i wyjść, ale nie. To, żeby nikt, kto tu po mnie przyjdzie, nie miał za łatwo. Ja mogłem się męczyć, żeby tutaj wleźć. Karkołomnie tutaj jest zaśrubowane. Tam jakiś jest składzik pod schodami, a tu może być już wejście do... Nie, to też jest jakiś ten... Ale stara walizka, jakby po jakimś instrumencie. O. To jest od jakiegoś instrumentu walizka. Także tu mamy pozamykane. Tutaj mamy też jakąś toaletę. No, a tu już jest pełno tych skoroszytów. Projekty budowy na etapie pozwolenia na budowę. Całe archiwum tutaj znalazłem. Znaczy nie jest porozwalane. Ja też nie będę rozwalał. Solid, projekt budowlany, do pozwolenia na budowę, zajrzyjmy w te. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne, badania laboratoryjne. Tutaj, o, już bym pogubił. Dobra, to zamykam, bo to takie filmowanie jedną ręką, to nie jest dobre. Niech to sobie tutaj, o, siedzi, to mnie i tak te... Takie rzeczy nie interesują. Jakby jakaś była gazeta stara, no to tak, to już prędzej. No i zobaczmy tutaj,
Co tutaj jest? Może ten. Doświetlenie, nie wiem, czy doświetlać latarką? Nie, jeszcze jest jasno, powinno być widać. Nie będę doświetlał. Tutaj tak samo, to ta sama zasada. Coś było przyklejone do tych płytek. I tu mamy wyjście ewakuacyjne. Zaraz zobaczę, czy się da. Te pomieszczenia mi wyglądają na zamknięte. Także ten budynek jeszcze jest pewnie częściowo użytkowany jako magazyn. Pustostan, ale coś tymczasowy skład makulatury. No i tutaj już jest krata, także tam nie będę próbował. Poszukam piwnicy, a jak nie ma piwnicy, no to zasuwam na górę. To będzie tylko pod schody wejście. Tak, to jest. O, jest i wejście do piwnicy. I woda się leje tam. Jest, kurde, przeciek. Dobra, latarka. Już nie wiem, czy mi teraz zadziała ta latarka. Ona już dzisiaj była. Znaczy, nie naładowałem jej w domu, także będzie chyba guzik z tego filmowania. No to jak włączę w telefonie. Kurde. O, jest, zadziałało coś. Ale będzie słaba jakość filmu, bo nie chcę mocniejszego świecenia włączyć. Tu jest jakiś. Tu jakie drzwi. Co tutaj mogło być? Jakby do schronu. Tak, tu jest węzeł ciepłownicy. Czyli no spróbuję troszeczkę mocniejsze dać światło, ciut. Latarka nienaładowana. A, no i tak pewnie tam jest możliwość przejścia tym tunelem co rury. I to nieraz to gdzieś daleko można przejść do sąsiedniego budynku, który jest użytkowany i tam jest normalnie warsztaty, hale produkcyjne, ale by się zdziwili. Oj, tak jak myślałem, już mi latarka zdechła. Także na razie. No i teraz dobrze, że mam jeszcze latarkę wbudowaną w telefonie. No właśnie na takie sytuacje awaryjne, że tutaj ja mogę sobie zobaczyć. Nie, tamta już nie działa, ta duża. No nieprzygotowany na eksplorację. Co za szkoda. Trzeba stąd wyjść czym prędzej. No i tutaj tak jak było, jak widać, to takie były porobione takie fontanny w tym budynku. Tam też takie były, nie wiem jak to nazwać prawidłowo. No to tak jakby na wodę takie korytko, że może tam jakaś roślinność wodna była, tak żeby prestiżu dodać troszeczkę temu budynkowi. To te same nudne, monotonne korytarze, które już pokazywałem. Także zasuwam na samą górę, pokazać to, co jest najciekawsze. No bo są dwie rzeczy warte uwagi. Jest widok z dachu, interesujący. Tu może jeszcze tylko wejdę do tego pomieszczenia, bo wydaje się być takie duże, reprezentacyjne, a nie te takie małe klitki biura. Tylko tu już widać pomieszczenia konkretne, no ale stropy w bardzo kiepskim stanie. No i czuć się jakim jakby szpitalem. No i tutaj jest ta hala produkcyjna, do której prawdopodobnie idąc tunelem od węzła ciepłowniczego bym wyszedł. Cały umorusany jak nurek jakiś kanałowy, ale bym wylazł. Myślałem, że to jakieś klucze, a to tylko te żabki do firan. Piękny taki pustostanik, prawie że w centrum Zielonej Góry.
No i tutaj już mamy samą górę. Proszę, jest jedno wyjście na dach z widokiem, ale my na ten dach nie będziemy wychodzić. Tutaj tym wyjściem wyjdę. Teraz jeszcze tylko pokażę. Ja tutaj widziałem, tu nic nie ma, tylko farba odlatuje z sufitu i z tynku. No i te drzwi, one tak pod wpływem wiatru trzaskają, jak trzaskowski. Je trzeba jakoś przyblokować, żeby nie wkurzały ucho. O, już są przyblokowane, już nie będą trzaskać. No i teraz idę pokazać najciekawsze. I tutaj został taki jednoosobowy schron wartowniczy. Tu widać wypełnienie ze zwykłego, najzwyklejszego suporeksu, ale zaczęło już się mocno sypać. Jak tutaj byłem ostatnio, no to jakieś byłem 2 lata temu, to jeszcze te kamienie tak nie odpadały. No i wnętrze tego, tam są zdjęcia pododawane, to nie będę tam pokazywał tego. Tutaj okienka obserwacyjne, strzelać to raczej przez to było ciężko. No i taka iglica. Zarazem piorunochron. No i stąd jest bardzo ładny widok na naszą Zieloną Górę. Na te zastalowskie hale produkcyjne. To bym musiał troszeczkę zoomować. Kominy. Tam jest oszczędzanie energii. A telefon jeszcze mi zdechnie. To na chwilę wyłączę, przełączę się na inny. O, teraz będę mógł zoomować. Także tam coś jedzie, jakiś samochód. Słyszę go, ale nie widzę. A gdzieś z tamtej strony wjechał. Zaraz. A tam pojechał. No dobra, mniejsza o to. I teraz przyzoomuję ten zastalowski komin. Tutaj mam pełne słońce, to nie wiem, czy ja kiepsko widzę na podglądzie. Zobaczę w domu, jak to się nagrało. Tam mamy biurowiec za stalu. Tutaj jest hala produkcyjna jedna. Tutaj jest chyba syrena alarmowa. Tak, to mi wygląda to urządzenie na syrenę alarmową. Tutaj hala obok, cała z tym, z rurociągiem. Dach jest widać zaizolowany, odnowiony. Tam są warsztaty, to wszystko funkcjonuje. Tak samo tamta. No i widać wieżę kościoła Zbawiciela. O, może tak będzie płynniej niż rozciągając palcami. A tam jeszcze w tamtą stronę przejadę. Tam jest też fajne miejsce. Nie tu. Nie. Tam. Tutaj. Tu widać te dwa takie. To jest jeden w zasadzie budynek, ale z dwiema takimi częściami. Chopina 13, dawny biurowiec tam Pebo. Miało swoje biuro. Tam też byłem na dachu. Stamtąd też są fajne widoki. I tam na Dworcowej jest jeszcze taki krzywy już komin. No ale tam się nie da wejść. I tam jest jeszcze kolejny jakiś. Także polskiego przemysłu to praktycznie nie mamy żadnego. Ale za to mamy hymn, flagę i godło i
pracujemy na to, żeby Niemcom lepiej się wiodło. Kupujemy, robimy zakupy w takim niemieckim na przykład Netto, co nie wiem, czy go widać. Robimy zakupy w Kauflandzie, w Heilidlu, w Roe Sesmanie. No ale są jeszcze Biedronki portugalskie i nawet Delikatesy Centrum, co myślałem, że to jest polski sklep i patriotycznie chodzę tam robić zakupy w Delikatesach Centrum. One mają też tego samego właściciela co Biedronka. Także kiepsko, kiepsko. No ale za to dużo stoi takich zakładów pracy, fabryk poopuszczanych. Dużo jest miejsc na takie urbexy. Można sobie pozwiedzać.